prezydencie, mamy już pierwsze plany, jak będzie wyglądał Sylwester w Pile na placu Staszica. Proszę opowiedzieć, co przygotowaliście na chwilę obecną? Stanęliśmy przed trudnym zadaniem, bo mamy kilka dni i to w takich dni, w których już większość zespołów jest zarezerwowana, w związku z tym uznaliśmy, że lepiej pójść w kierunku dobrego DJ-a i dobrej muzyki sprawdzonej. Jedyną takim rodzynkiem będzie nasz rodzimy zespół The Cats, który wystąpi krótko przed północą. Wcześniej o 21 rozpocznie zabawę coverowy zespół taki grający przeboje światowe z Poznania. Duży pokaz pirotechniczny trwający około 15 minut, prawie 600 kg środków wybuchowych, ochrona i jedzenie, bo tego chyba do tej pory nie było. Chcemy, by można było również tam na miejscu coś zjeść, coś kupić. No właśnie, w tym roku będzie coś nowego, będzie to profesjonalna ochrona, czyli plac będzie bezpieczny, mogą przyjść całe rodziny z dziećmi. Tak, my będziemy chcieli wygrodzić dosyć dużą część placu, gdzieś 2/3, zrobić tam taką tak zwaną strefę bezpieczną, do której nie będzie można wnosić szklanych opakowań i własnych środków pirotechnicznych, tak żeby osoby, które wejdą tam, czuły się stuprocentowo bezpiecznie. Jeżeli ktoś będzie chciał puścić własne fajerwerki, będzie wydzielone miejsce, gdzie w bezpieczny sposób będzie można to realizować. I rozumiem tradycyjne życzenia od prezydenta. Krótko przed, bo o 12 rozpoczniemy pokaz sztucznych ogniw. Serdecznie zapraszam od 21 na plac Staszica. Będziemy bawić się do około godziny 1 w nocy.